Jestem jednym z handlujących na targowisku w Wieruszowie. I nie wiem, czy Państwo widzieli, w tu gazecie, w lokalnym tygodniku pojawiło się artykuł zainicjowany przeze mnie i jeszcze kilkanaście osób. Jest tu opisana sytuacja, co się dzieje na targowisku. Artykuł się ukazał bodajże w sobotę, półtorej tygodnia temu. Są poważne nieścisłości na targu, ponieważ nie zgadzają się duże sumy pieniędzy z metrami, bo miejsca są niepoliczone. Teraz sytuacja wygląda w ten sposób. Miasto powinno się za to zabrać, ale bardzo długo to zajmuje miastu. Ja chciałem złożyć skargę administracyjną na burmistrza miasta, pana Nowrockiego. Tu w odpowiedzi pan zastępca pana burmistrza daje niejasną odpowiedź. Na targowisku nastąpiła następująca sytuacja. Został ten sam placowy, który jest podejrzany o poważne malwersacje, delikatnie mówiąc, i on robi akcję w stylu, kto jest winien donosowi. Więc ja jest jako jedna z osób, która zainicjowała to, bo uważam, że to jest, a było sygnalizowane to kilkanaście razy w ciągu kilku lat, postanowiłem się ujawnić, bo pan placowy pokazuje mnie palcem. Ludzie, którzy mówili mi dzień dobry, cześć, wyjeżdżając, nie odzywają się do mnie. I sytuacja wygląda, no delikatnie mówiąc, bardzo nieprzyjemnie. I to nie dla mnie, tylko dla władz miasta. Bo zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 2003 roku, która mówi, że za metr jest 3,50, za metr bieżący stanowiska, gdybyśmy przeliczyli metry, ale przez półtorej tygodnia nikt z urzędu się nie raczył przejść na to targowisko, wysyłana jest ta sama osoba, która jest oskarżona o poważne niedogodności, nieścisłości. To jest delikatnie mówię. Pan burmistrz, no, uważam, że zaniedbuje tą sprawę. Jeżeli się mówi tyle o oszczędnościach i o wielu rzeczach w powiecie, no to jeżeli powiemy, że delikatnie mówiąc 100 tysięcy brakuje z targowiska rocznie, no to wydaje mi się, że to jest sprawa, która nie cierpi zwłoki. Dlatego skargę administracyjną, już nie wiem, mam tu gdzieś ustawę, mogę złożyć na burmistrza, chciałem ją złożyć do Rady Gminy. Może pan burmistrz by się ustosunkował w jakiś sposób, bo niech tu państwo mogą sobie przeczytać wstępnie, kto państwo ma dostęp do internetu. To znaczy, my znamy te artykuły, bo również przeglądamy prasę. Jeśli się ujawnił, to ja w tym artykule również tam byłem, to uważam, że nie musicie się martwić, bo jako radny pośrednio kontroluję pana Redzińskiego, więc płacę za miejsce swoje i także nie ma problemu. A jeśli chodzi o, czy pracuję legalnie, trzykrotnie miałem inspekcję z Łodzi, Policję Skarbową i dwa razy na giełdzie i nikt nie miał uwag, także możecie być spokojni. Ja rozumiem, ale co do kontroli pana Rydzińskiego, bo pan... A to jest całkiem inny temat. Tak, to by było zgłoszenie do pana burmistrza, bo nie ma, nie wiadomo kto jest placowy, bo nie ma oznaczeń na targu. Osoby, które zbierają placowe, nie mają oznaczeń, zbierają dwie osoby pieniądze. Jest, sprawa jest po prostu delikatnie mówiąc nieładna. I tym się powinien już tutaj zająć wcześniej. Ja nie wiem, jak to wygląda w urzędzie. Wypowiadam się tylko na temat, który znam. A może jeszcze jedno słowo? Przepraszam państwo, no nie róbmy tutaj, bo pan występuje, przepraszam, jest osoba prowadząca, proszę usiąść. Jest, może jedno słowo. Bardzo jestem w rejonie tam, gdzie pan Rydzyński zbiera, jeszcze nigdy nie widziałem, żeby jakieś porozumienia, zawsze kasuje tak, jak było umówione. Nie wiem. Dziękuję. To znaczy ja rozumiem, że pan Stanisław adwocent się odniósł nie tylko do tej części artykułu, gdzie się go podejrzewa po prostu, że nie płaci. Bo z tego czytając ten artykuł dwa tygodnie temu, tak to odniosłem wrażenie i dlatego było wystąpienie pana Stanisława. Czy panowie i panie radni jeszcze mają coś do dodania tutaj? Czy to bardzo proszę panie. Ja bym może proponował, bo teraz jak to szerzej znamy ten temat, może przed złożeniem tej skargi, może byśmy jeszcze to omówili w jakiś sposób. Bo powiedzmy, grono może nie wie, o co tu chodzi i może przed złożeniem z tej skargi jakbyśmy tam wybrnęli w inny sposób. Jest taka propozycja. Nikt od jakiegoś czasu, kiedy ten problem został wyciągnięty na światło dzienne, tak jak pan to mówi, że nic nie zostało w tym kierunku zrobione. Na pewno tak nie jest, dlatego że ja przeprowadziłem tutaj rozmowę z panem Rydzyńskim. Pewne rzeczy wyjaśniliśmy sobie, jak faktycznie
W tej chwili funkcjonuje targowisko. Również my dokonaliśmy obmiarów wstępnych targowiska, ile faktycznie tych metrów jest. Jak w ogóle te opłaty wyglądały tutaj, też takie informacje mamy. W tej chwili wszystko staramy się zebrać. Jeżeli będzie oficjalna skarga złożona, czy ewentualnie no, zaprotokołowane to, co Pan powiedział, odniesiemy się do tego i odpowiedź też oczywiście na piśmie będzie przygotowana do tych zarzutów. To, co poczyniliśmy, jakie zostały poczynione tutaj w tym kierunku działania, to również taką informację Pan uzyska. Natomiast jeżeli chodzi, bo Pan mówi lewe jakieś pływy, ja nie chciałbym tutaj o tym mówić, bo jeżeli faktycznie ma Pan dowody, że coś takiego się dzieje, to sprawa wymaga, że powinien Pan zgłosić to do prokuratury i wtedy odpowiednie organy się tym zajmą. Natomiast Pan Rydzyński rozlicza się na podstawie druków ścisłego zarachowania. Ma Pan te bileciki i na tej podstawie on rozlicza się również w kasie miejskiej z wydanych tych biletów. Natomiast tak jak tutaj Pan Przewodniczący wspomniał, jeżeli ta skarga zostanie złożona, do tego się odniesiemy. Wychodzi, że jest około 1600 metrów. Zapraszam zresztą dziennikarzy i osoby z Rady w sobotę na targ. Teraz w sobotę był bardzo duży targ. Jeżeli policzymy, że z metrów wychodzi razy 3,50 1600 metrów, to wychodzi 5600 powinno z jednego targu wpłynąć. To ja proszę, żeby Rada jeszcze się zwróciła do skarbnika, czy taka suma wpłynęła teraz w sobotę. I proszę sprawdzić, jaka będzie teraz w sobotę, będzie prawdopodobnie ładna pogoda. Jeśli chodzi o bilety, tu jest bilet z Wieruszowa, to jest bilet z Kępna. Dla porównania. Tu jest 10,50, bo za 3 metry wychodzi opłata 10,50, na wieruszowskich biletach jest 10 zł od lat. Już jest niezgodność. To zwróciła mi osoba z Kępna. I na biletach w Kępnie jest napisane, bilety należy zachować do kontroli, na naszych nie. Jeżeli chodziły kontrole, a chodziły, kilka kontroli, bo nie wiem, czy są zaprotokołowane w Urzędzie Miasta, jakie są procedury, to te kontrole nie sprawdzały, czy jeżeli chodziły i nie było biletów, to nie miały podstawy jako takiej, bo ja nie muszę przetrzymywać biletów. Tu jest napisane, że ja muszę przetrzymywać bilet, tu jest, że nie muszę. I w tym momencie, jak to jest sprawdzane? Bo to jest z mojej strony zarzut. Były półtorej tygodnia, trzy duże targi i nikt nie sprzed Urzędu Miasta tego nie sprawdził. Myślę, że tutaj na tej podstawie można rozpatrywać, czy procedury są przestrzegane, czy nie. Natomiast jeżeli chodzi o te bilety, no nie wiem, ja akurat nie mam w tej chwili przed sobą tego biletu, ale wydaje mi się, że napisane powinno być również, że zachować do kontroli, bo tak tutaj nawet... No to mi się nie... Pan radny również mówi. Mogę podać radnym, żeby... Tak. Proszę bardzo. Bilet z Kępna z Wieruszowa, bo po jednym bilecie. To jest jedna z nieścisłości, którą Pan... Natomiast no, w odniesieniu, wie Pan, w odniesieniu do tego, co Pan mówi, 10,50, a 10 zł, ja myślę, że też ani w Wieluniu, ani u nas żaden inkasen, który chodzi, nie mierzy co do centymetra, bo jeżeli by wyliczył, że na przykład zajmuje Pan 3 metry 20 cm, no to by Pan też musiał naliczać powiedzmy za te dodatkowe 20 cm. No tutaj myślę, że jakaś tolerancja jest, także te 50 groszy różnicy, nawet jeżeli Pan mówi, że coś takiego jest raptem, no myślę, te 20 cm.